W Rzeszowie trwają obchody 84. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. W tym roku wyjątkowe, bo połączone z ostatnimi przygotowaniami do wmurowania kapsuły czasu w cokole pomnika marszałka, który po wielu latach starań stanie w Rzeszowie jeszcze w tym roku. Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie jest w końcu na ostatniej prostej. Po tym jak swoją wielomiesięczną pracę zakończył profesor Władysław Dudek, autor projektu i rzeźbiarz, do końca czerwca ma być gotowy odlew blisko 6-metrowej postaci na koniu. 3/4 pomnika jest odlane, wybieramy się tak w perspektywie 2 tygodni, żeby zobaczyć w odlewni, jak postępują prace, jak wygląda ten właśnie moment, na ten moment, ten nasz pomnik. No i myślę, że data odsłonięcia pomnika jest jeszcze nieznana, ale data jego ukończenia na pewno jest niezagrożona. A już dziś zaczęło się przygotowywanie tak zwanej kapsuły czasu, która w poniedziałek zostanie wmurowana w cokół pomnika. Do piątku mieszkańcy Rzeszowa mogą wziąć udział w tworzeniu listu do potomnych i zbieraniu podpisów, które zostaną w niej umieszczone. Już dziś zainteresowanie było duże. Bardzo się cieszę z powodu takiego, że ta organizacja działa, że ten pomnik powstaje. Jest to pomnik, który jednak przybliża nam historię, przybliża nam naszych dziadków, naszych rodziców, którzy walczyli. W mojej rodzinie mój wujek Weryński Aleksander zginął. Także idąc tutaj, przychodząc tutaj również jak gdyby czczę jego pamięć. To jest dla mnie jako mieszkańca Rzeszowa bardzo szczególny moment, że wreszcie pomnik faktycznie marszałka będziemy mieli tutaj w naszym mieście. Tyle mamy różnych pomników, ale wreszcie będzie pomnik marszałka i to na kasztance. Od początku pomysł budowy pomnika wspierają też rzeszowscy strzelcy. Reaktywowany w 1990 roku związek, który skupia dziś na Podkarpaciu tysiące młodych osób, to kontynuacja tradycji strzelca, paramilitarnej, patriotycznej organizacji założonej właśnie przez Józefa Piłsudskiego. Marszałek dał nam nową Polskę, jaką przez lata niewoli nie mieliśmy i dał nam nadzieję. Także my jako młodzi ludzie, jako strzelcy kultywujemy to, pokazujemy się w mundurach. Są to mundury żołnierzy, gdzie trzeba zauważyć to, że każdy na ramieniu ma flagę biało-czerwoną, tak ważną w kulturze naszego narodu. Choć dziś strzelcy nie muszą walczyć o niepodległą Polskę, to mimo upływu lat tak samo ważne są dla nich wartości najważniejsze kiedyś dla legionistów czy lwowskich Orląt. No na pewno wartości Bóg, honor i czyna są ważne dla Orląt i strzelców. Myślę, że takim czymś jest też mundur, coś nowego, zwłaszcza, że u nas, no mówię, że w Sędziszowie jest nas dość liczna grupa. Dziś strzelcy i Orlęta tradycyjnie już zmierzyli się w turnieju musztry. Prezentowali się w marszu, zwrotach i składaniu meldunków. Z dumą prezentując mundury i orzełki na czapkach. To jest takie odznaczenie nas, jak na przykład szliśmy tutaj ulicą, no to wszyscy ludzie na nas patrzyli, no bo to było takie inaczej, coś innego. Jesteś dumna, że masz tego orzełka na czapce? Tak, jestem z tego dumna bardzo. Wcześniej obchody rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego uczczono mszą świętą w kościele Świętego Krzyża.